Do końca regulaminowego czasu gry jeszcze kwadrans. Sané. Ilkay Gündoğan. No uderzając z tej i piłka ląduje w siatce. To jest gol samobójczy. No tak, widzimy całą sytuację jeszcze raz w powtórce. Co za pech. Gol samobójczy zawsze jest trudny dla zawodnika, ale takie sytuacje się zdarzają. Trzeba się otrząsnąć, żeby to nie ciążyło przez całą resztę meczu. No wręcz i rywali w strzelaniu goli. Bramka samobójcza to zawsze boli.